Volvo, Ford, Volvo, Ford. Poprawię tylko manicure. Witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj przedstawię wam ten traktorek. Jest to Fordson Major, o tyle o ile mi wiadomo. Nie wiem, ja nie znam się. To stary traktor taki jest. Nazywa się Fordson. Odpalimy go, przejedziemy się, znaczy odpalimy go. Poprzestańmy na razie na tym, że odpalimy go. Jest tutaj silnik diesla 3,7 litra, 4 cylindry, konstrukcja Forda. Nie wiem, co to jest za silnik dokładnie. Wiem, że nawet już później w jakichś New Hollandach podobno ten silnik nawet był stosowany. Cholera wie, ciekawa konstrukcja. Ale najpierw zdejmę klapę i spróbujemy go odpalić. Podjadę nim do przodu, żeby można było go ładnie obejść, żebym mógł go wam pokazać. No i oczywiście przejedziemy się. Teraz zobaczcie, w jaki sposób wygląda uruchamianie. Tu mamy wydech, tu mamy kolektor ssący, tu mamy filtr powietrza, który tak zdjąłem dykielek, bo tam to była woda, ale to już mniejsza z tym. Patrzcie, jaki jest śmieszny rozrusznik. Mamy tu mechaniczne odpalanie, czyli jest taka dźwigienka. Wciągamy dźwigienkę. Dźwigienka zasprzęgla rozrusznik, następnie uruchamia stycznik, który znajduje się tutaj, jak w skuterze. I próbujemy odpalić. Dobra, przystępuję do uruchamiania. Najpierw klema. Zapłon. Gaszenie wyłączyć. Gaz do dechy. Luz. Sprzęgło albo bez sprzęgła. I palimy. Trzeba czegoś pomóc. Dobra, mam spraya jakiegoś. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Na zapłon. No cóż, mordeczki, postaram się wam coś opowiedzieć o konstrukcji tego traktora. Chociaż powiem wam szczerze, kompletnie się na tym nie znam. Z tego co kojarzę, to jest po prostu Ford. Fordson, taka nazwa, to były Fordy, ale produkowane na rynek europejski. Natomiast w Ameryce Ford to był Ford, chyba jakoś tak to było. O, tutaj mamy silnik, tutaj mamy skrzynię biegów. I też jest tak śmiesznie, bo tak, tutaj jest skrzynia biegów w tym miejscu, a już tutaj w tym miejscu jest tylny most i hydraulika, czyli ten olej to jest do tylnego mostu i do podnośnika, a tu olej, skrzynia biegów, tu olej, no to wiadomo, że silnik. Ogólnie to wielkie pozdro dla słonecznika z Danii, bo to od słonecznika te wynalazki tutaj takie,
powygrzebywane tam gdzieś ze stodoły. Także wielkie dzięki, wielkie pozdro. I co by tu wam omówić? Tutaj tak, przyjechał do mnie traktor, to był palący, ale wyciek płynu był dosyć duży. Ten wąż po prostu ze starości był sparciały na wylot i lał się płyn. Patrz tu, opaskę trzeba dokręcić, bo trochę kapie. Ale wiecie, w tych maszynach to jest tak, że kapie, jak kapie, to on jeszcze jest sprawny. Jak się leje jak z wiadra, to dopiero wtedy, wtedy dopiero trzeba coś robić. No i cóż, może tak najpierw wam pokażę taki rzut. No traktor jest niekompletny, jest dezelowany. Tutaj ma jakieś braki. Tu jest przednie zawieszenie, oś przedniego zawieszenia. Patrzcie, jaka fajna skręcana. Prawdopodobnie służy to jakiejś regulacji rozstawu kół. Fajna sprawa. Tutaj mocowania na jakieś obciążniki z przodu. Tutaj wspomniane wyżej puszka filtra powietrza. Tu powinien być olej. Ja jak ten traktor odpaliłem, to mi z rury wydechowej, znaczy z tego kolanka, wytrysnęła woda. Myślę sobie, kurde, po silniku. Już Amba Fatima, już po nim będzie. A wyobraźcie sobie, nie wiem jakim cudem ten filtr był wypełniony wodą. Normalnie jak odkręciłem ten dekielek, chlosnęła mi woda, więc on tę wodę przegonił przez cylindry. Nic mu się oczywiście nie stało. To są pancerne sprzęty, naprawdę. No i cóż, przejdźmy dalej. Jaka tutaj jest konstrukcja? Patrzcie, mamy tu konstrukcję taką półramową, bo konstrukcją tylną, czyli skrzynia biegów, tylny most, to jest rama traktora. Natomiast tutaj, gdzie mamy silnik, rama, już silnik nie jest ramą, tak jak znacie to z Ursusów i innych takich tam, tylko rama jest przykręcana już do reszty traktora. I spójrzcie, tutaj mamy takie szyny dwie. Tutaj mamy tylko taki wspornik, gdzie silnik jest na sztywno, bez poduszek przykręcony do tej ramy. I do ramy jest już przykręcone zawieszenie przedniej osi, czyli przednia oś nie spoczywa bezpośrednio na silniku. Jest to oczywiście jakoś tam podparte, ale nie jest bezpośrednio na silniku. Tu od razu można spojrzeć taki szczegół, zobaczyć jak wywalone jest łożyskowanie przedniej osi. Ale mi to na komfort jazdy nie wpływa. Co ciekawe, mamy tu instalację 12V i ładowanie działa, jest sprawne. Kontrolki działają, nie ma tylko świateł. Dlaczego nie ma świateł? Nie ma świateł, bo nie ma świateł. O! Tutaj jest tyle rzeczy do omówienia w tym traktorze, że ja w ogóle nie wiem od czego zaczynać. Dobra. Tutaj mamy silnik czterocylindrowy, chłodzony cieczą. To jest pokrywa zaworów, głowica cylindrów, blok silnika. No oczywiście jest to diesel, to jest po 60, to w sumie z 60 to mam razem dwa diesle. Tutaj mamy numerek EIADDN Major. Pompa wtryskowa SIMMS, bardzo ładny, podoba mi się ten napis. Ciekawostka, jak jest sterowana pompa wtryskowa? Tutaj mamy cięgno gaszenia, które w tej chwili jest sznureczkiem zrobione. Natomiast tu mamy sekcję podciśnieniową i jest to pompa o sterowaniu dawki podciśnieniowej. Z samochodów kojarzycie to ze starych Mercedesów, tam tak było. Tu jest membrana lub tłok, nie wiem jak to jest to związane. Dwie rurki. Patrzcie, te rurki idą do kolektora ssącego. W kolektorze ssącym mamy przepustnicę. Przepustnica jest sterowana już tutaj dźwignią gazu. To jest dźwignia gazu, nie ma tutaj pedału gazu. I patrzcie, jedna rurka idzie ciśnienie atmosferyczne przed przepustnicą, druga rurka za przepustnicą, czyli mamy taki map sensor. W zależności od tego, jakie mamy podciśnienie, tak jest sterowana pompa. Ogólnie jest to bardzo proste, bardzo fajne rozwiązanie. Co jest takie specyficzne? On się ekspresowo wkręca na obroty. No i zamiast skomplikowanego mechanizmu, takiego, wiecie, jak to kojarzycie pompę z 60-tki, to ona taka bambaryła tutaj jest wielka, a tu nic, tylko macie wejście napędu, gruszka, to wszystko. Także pompa jest mega, mega, mega prosta. Tutaj mamy wyjście ślimaczek obrotomierza, licznika motogodzin. Jest to niesprawne, jeszcze nie sprawdzałem dlaczego, będę musiał się temu przyjrzeć. Tutaj mamy pompę paliwa. No i tutaj mamy bukę, taką mamy wielką bukę. Tu jest spawany blok, spawany jest niestety blok. Nie wiem czym to jest spawane, jaką elektrodą,
czy to jest plasteliną, czy to jest poksyliną, ale niestety blok jest naprawiany. Jest to zapocone, ale ja wychodzę z założenia, że jak taka stara maszyna jest zapocona, to dobrze, bo ona działa. Tutaj mamy przewody paliwowe. Przewody są mocno skorodowane i wiecie co, ja w ogóle mam plan, żeby te przewody poregenerować. Zamówiłem takie rurki specjalne stalowe, mam prasę, spróbuję, nie robiłem tego wcześniej, ale może mi się uda. Będzie fajnie, jakby mi się udało to zrobić. Potem jeszcze ocynkować, to w ogóle wyszłoby złoto. Tutaj oczywiście pod to pokrywą mamy rozrząd, napęd rozrządu. Jaki tu jest, czy to są koła, czy to jest łańcuch? No raczej koła, no wątpię, żeby to był łańcuch, ale kto wie, co tam wymyślili amerykańscy konstruktorzy. I teraz tak, skrzynia biegów, patrzcie, jaka pancerna konstrukcja. To okrągłe takie coś, jak właz do jakiejś łodzi podwodnej. Oni w ogóle chyba łodziami podwodnymi tutaj w Designie się sugerowali. Tutaj z tego, co widziałem na zdjęciach, to jest taka flansza, taka szajba. I to jest jakiś power takeout, czyli WOM, taki dodatkowy. Szajba po prostu na napęd pasowy. Nie wiem, czy używali tych traktorów do napędu jakichś młockarni. Nie wiem, czegokolwiek. W każdym razie tutaj potrafiła być taka szajba służąca do odbioru mocy. No tak podejrzewam. Tutaj natomiast mam akumulator. Patrzcie, z takiego małego pierdziela to odpala ten sprzęt. Właśnie, propos odpalania. Nie ma tu ani świec żarowych, ani świecy płomieniowej. Nie ma żadnego wspomagania rozruchu. Także no, nie dziwcie się, że tak ciężko ten traktor zapalił. Ja gdybym chciał go eksploatować, prawdopodobnie wstrzeliłbym tutaj świecę płomieniową po prostu i tyle. Powinno to ułatwić rozruch, a świecę płomieniową zasiliłbym po prostu z powrotu, ponieważ wtryskiwacze są w głowicy pod pokrywą zaworów. Fajne, lubię takie rozwiązanie. Natomiast tutaj mamy powrót, czyli powroty łączą się tutaj w środku i wychodzą tędy do zbiornika tutaj. Także tu śmiało z tego powrotu mógłbym zasilić sobie świecę płomieniową. Teraz tak, układ kierowniczy, jest to przekładnia kierownicza, którą mamy tutaj. Ona jest z tak zwanym jednym wąsem, czyli mamy jedno ramię, które idzie tutaj do drążków i drążkiem przechodzi na drugą stronę. I patrzcie tutaj, smuteczek, to kolejna rzeźba niestety w tym traktorze, masakra. Tutaj mamy takie śmieszne, fajne, nie ma przegubów takich kulowych, tylko są po prostu takie stworznie i tym drążkiem przenoszona jest siła tutaj na koło prawe. Przednie zawieszenie, spójrzcie, oprócz tego, że tutaj jest podparta przednia oś, to jeszcze jest podparta tutaj w misie olejowej, jest jeszcze takie podparcie, więc taki trójkąt stworzy podparcie dla tej przedniej osi. Teraz tak, co mamy tutaj? Patrzcie, tutaj taka dokładka, dostawka, żeby balans się wyrównał. Kurczę, mam białe tło, traktor jest czarny. I tutaj mamy napęd WOM. Mamy wyjście napędu do WOM-u i to idzie tutaj na początku skrzyni biegów, już tam na sam koniec, na tył traktora. I tą dźwignią, patrzcie, uruchamia się ten WOM. Tak śmiesznie to jest zrobione. Natomiast tutaj mamy już cięgno sprzęgła i tak jak wspominałem przy Alice Chalmersie, tam było takie proste rozwiązanie. Tutaj jeden drążek, druga jakaś dźwignia, tutaj jeszcze jakaś przekładnia, sprężyna. Także namieszane, naplątane, pokomplikowane. Można było trochę to prościej zrobić. Tutaj natomiast mamy cięgno rozruchu. To po prostu jest rozrusznik. Fajna sprawa, bo nie ma żadnych zgrzytów. Mechanicznie się to wszystko zasprzęgla i tyle. I fajnie to gładko działa, ten rozruch. Teraz tak, kiedy spojrzycie na ten traktor tak od góry, tak jak ja patrzę teraz, zobaczcie, jaka śmieszna jest konstrukcja. Nie mamy tutaj zwolnic, tylko redukcja obrotów jest realizowana tutaj w dyfrze z tyłu, w skrzyni dyfra. Natomiast patrzcie, tu jest pochwa półosi, a to, co to jest? Jakiś grzyb? Grzyb wystaje z mostu. Wyobraźcie sobie, z mechanizmu różnicowego, czyli jeszcze przed zwolnicami, czyli mamy zwielokrotnienie momentu,
Tutaj mamy wyjście do bębnów hamulcowych i tu są hamulce. Tam możecie zobaczyć, że są linki i tu mamy hamulec lewego koła, a tu mamy hamulec prawego koła. Oczywiście te hamulce działają niezależnie, ale patrzcie, ile żelastwa dołożyli, żeby tutaj wstawić hamulec. I możecie się zastanawiać, a czemu nie jest zrobione tak jak w Volvo, tak jak w Volviaczku, że mamy bębny w kołach. Czemu tutaj bębna w kołach nie wstawili? Bo ten traktor to jest ciężki traktor, on waży 2,5 tony, on ma już dużą moc i to jest potrzebny bardzo mocny hamulec. Bo z jakąś przyczepą czy z jakimś ciężkim sprzętem to trzeba być w stanie zatrzymać, żeby nie zrobić sobie jakiejś biedy. Dlatego tutaj te bębny, one są przed zwolnicami, czyli mamy zwielokrotnienie momentu. Jak pamiętacie odcinek, jak wam Hammera pokazywałem, to w Hammerze też mieliście hamulec przed zwolnicami. Także taka konstrukcja, ale patrzcie, ile żelastwa musieli tu dołożyć, żeby to tak zbudować. No i tutaj mamy dźwignię hamulca, lewe koło, prawe koło, one oczywiście są sprawne. No i tutaj zapadka, żeby sobie zblokować oba hamulce, to działa. Przewleczone, zobaczcie, łby śrub, zabezpieczone przed odkręcaniem się. No i tutaj też ząb czasu, widać błotniki, które gdzieś tam zgniły, gdzieś się rozleciały, już nie istnieją. I korozja, wszechobecna korozja, no w tym traktorze jest jej wyjątkowo dużo. Zobaczcie, to jest obsługa podnośnika i niestety, kiedy traktor do mnie przyjechał, podnośnik w ogóle nie działał. Ta dźwignia stała dęba, w ogóle młotkiem ją próbowałem nawalać, ona nic się nie ruszała. Wyobraźcie sobie, tutaj jest taki, jest taka kulka i sprężynka, wiecie? I o, opuścić mogę, ale to jest, on jest bardzo słaby, ten podnośnik, jest uszkodzony. I ta kulka była zatarta, ta dźwignia stała dęba, także musiałem to rozebrać, wyczyścić. Także to naprawiłem. Niestety sam podnośnik jest bardzo słaby. Aby go podnieść, muszę naprawdę dużo dodać gazu, muszą być wysokie obroty, żeby zadziałał. Mimo że olej jest uzupełniony, to niestety podnośnik jest bardzo słaby. Będę musiał patrzeć, no zobaczymy, może to gdzieś coś przy pompie, jakiś problem. No zobaczymy, to jeszcze do rozkminienia w przyszłości. Tutaj mamy konsolę główną, tutaj mamy cięgno gazu, raczej dźwignię regulacji gazu, licznik motogodzin z obrotomierzem, niestety to nie działa. Tutaj mamy kontrolkę ładowania, kontrolkę ciśnienia oleju i wskaźnik temperatury silnika. Tutaj wszystko jest sprawne, łącznie z ładowaniem. Tutaj mamy klakson. W sumie to nie sprawdzałem, czy działa. Czekajcie chwilkę. Patrzcie, jak to wszystko tak kontaktuje średnio. Nie, klakson nie działa. Dobra, nie wnikamy w to. To prawdopodobnie są światła. No ale z racji tego, że tu nie ma żadnej lampy, to trudno, żeby to działało. Tak jak wspominałem, napęd WOM, rozrusznik, światła, zapłon. Natomiast tutaj mamy reduktor i mamy biegi wysokie i biegi niskie. Tak jak tutaj spojrzycie, zobaczcie, w tej pozycji mamy jedynkę i trójkę, dwójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę oraz wsteczny, szybki, wolny. No to po prostu są jakby trzy biegi do przodu, jeden do tyłu i reduktor. Z tym, że ten reduktor to w ogóle stoi dępa, to jest z góry skrzyni i to po prostu ta dostawka prawdopodobnie skorodowała. Tak samo jak ta dźwignia od podnośnika hydraulicznego. Trzeba będzie to rozebrać, naprawić, także pewnie z tych różnych prac, jakichś tam napraw, to nagram wam jakiś materiał. Lecimy z koksem, teraz mamy tył traktora. I patrzcie, jakie to wszystko jest masywne. Tu jest dużo żelaza, dużo takich nadlewów. Zobaczymy, czy da się odkręcić. O! Tu akurat ostatnio dolewałem trochę. I co tam możecie zobaczyć? Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie. No i oczywiście jest siłownik podnośnika w środku. Na czerwono pomalowane takie trzewia. Fajnie jest, bo te wszystkie rzeczy takie starodawne, to one w środku są pomalowane. Żeby nie korodowało. Ciekawe, jakich farb wtedy używali, żeby to malować, żeby było odporne na oleje i takie tam i tyle lat wytrzymało. Tu mamy siedzenie. Tutaj jak widać, stan jest tego opłakany. Nie ma tu żadnej amortyzacji. Tu po prostu jakiś filc tylko leży.
i tak na tym siedzeniu się siedzi. Prawdopodobnie coś tu powinno jeszcze być, tak mi się wydaje. Chociaż jakieś gumy, gąbki, kawałek, żeby było trochę chociaż bardziej komfortowo. Jeśli chodzi o sam styl siedzenia, no to fajne, to tak jak mam w 60-tce. Podnośnik. Tutaj on nie jest taki zakresowy, jak na przykład w Dexcie. Czyli, że tak jak ustawiamy, to on utrzymuje. Tu jest po prostu góra, podnoszenie, opuszczanie, to wszystko. Podnoszenie, opuszczanie i stop. W ten sposób ramiona podnośnika, cięgna dolne, tutaj ściągi boczne. No i to wszystko, tutaj jeszcze mamy zaczep transportowy oraz wyjście napędu WOM. I tak ten traktor się prezentuje. Ja go troszeczkę używałem, żeby jakieś klamoty powozić, posprzątać trochę na podwórku. Także no, używałem tego traktora, spoko, daje radę. Z tym, że jak cokolwiek tutaj położę, no to nie da się już podnieść, więc muszę podjechać, unieść go, wtedy mogę naładować, zawieść, ale żeby podnosić ciężar, no to nie ma szans, on nie da rady podnieść żadnego ciężaru. Chyba wszystko omówiłem. Ogumienie, nie będę tego ogumienia nawet ruszał, nie ma szans. Mi to w ogóle nie przeszkadza, że ono jest słabe, że ono jest stare. No tu w ogóle dwa różne koła. Zobaczymy, może z czasem, może kiedyś. Na razie mi się z tym wszystkim nie pali. No to słuchajcie, omówiłem wam konstrukcję tego traktora. Ciekawe, czy was wszystkich to interesowało w ogóle. Czy są wśród was widzów takie osoby, które na przykład totalnie nie mają nic wspólnego z motoryzacją, a jednak ciekawie je to, jak jest zbudowany taki stary 60-letni traktor. Dobra, pozostało nam nic innego, tylko się przejechać. Na szczęście reduktor mamy zblokowany na pozycji biegów szybkich, czyli szosowych, więc będzie szybko. No i powiem wam, że maszyna się troszeczkę odmuliła, bo przestał dymić. To powiem wam szczerze, tutaj nie wiem, z czego to wynika, dlaczego tak jest, ale ten silnik, on się wkręca dużo lepiej niż silnik od 60-tki, pomimo że tutaj jest mniejsza moc, nie wiem, może to ze względu na budowę tej pompy wtryskowej, ale ten silnik się wkręca jak porąbany i patrzcie, praktycznie nie dymi, on trochę się odmulił chyba, bo na początku jak go odpaliłem po długim postoju, no to dymił jak cholera. W tej chwili, patrzcie, robiłem przy gazówki, nie puszcza dyma, także no spoko, zawsze to jakaś pozytywna wiadomość.
zawsze to wiadomo, remontu silnika prędko nie trzeba będzie robić, ale za to innych prac naprawczych to tutaj będzie, wiecie, będzie multum, powolutku sobie doprowadzanie to do ładu. Na pewno w nim pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to pompa, żeby on podnosił, czyli powymieniać oleje, olej na pewno w podnośniku i olej w skrzyni biegów. Także zobaczymy jak to będzie. Oczywiście zalałbym olej Liquid Moly, tylko nie wiem jaką specyfikację wlać, weźcie mi doradźcie. Musi być koniecznie Liquid Moly, tylko jaką wlać lepkość, podpowiedzcie mi. No i cóż, moi mili, to wszystko na temat Majorka. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, że fajna taka ciekawostka, poznajecie troszeczkę historię motoryzacji, takiej rolniczej motoryzacji. No ale cóż, no, rolnictwo też jest potrzebne, wiecie, bo musi mieć kto robić rozruby na zabawach. Dlatego rolnictwo jest potrzebne. A już w następnym odcineczku Dexta będzie. Dexta. Kurczę, mam nadzieję, że dźwięk był w porządku, bo tu cały czas folia tak lata i hałasuje, ale myślę, że folia mniejsze stwarza zakłócenia niż ewentualnie wiatr, który uderza w mikrofon, więc to wyjdzie tak naprawdę przy montażu. Dzięki za oglądanie. Narka!